Dzień dobry. Mówi Beata Pawlikowska. Chciałabym powiedzieć o czymś, co jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne dla mnie, ale przede wszystkim to jest ważne dla naszych duchowych braci, czyli dla zwierząt. Chów klatkowy kur to okrutna, bezlitosna niewola. Czy zastanawiałeś się, jak żyje kura, która znosi jajka sprzedawane tanio w sklepie? Gdzie mieszka? Czy ktoś o nią dba? Kury to żywe, czujące istoty, tak samo jak my. Ludzie zamykają je w ciasnych klatkach. Chore i okaleczone kury wymagają pomocy, której często nie dostają. Stowarzyszenie Otwarte Klatki przeprowadziło akcję Open Rescue, podczas której uratowało z fermy dwie kury wymagające natychmiastowej pomocy weterynarza. Kurom nadano imiona Halina i Łazarka. Kurę Łazarkę przypadkiem wyrzucono z klatki razem z martwymi kurami i błąkała się po fermie. Kura Halina miała poważny uraz dzioba, co utrudniało jej jedzenie. Kury Halina i Łazarka miały szczęście i zostały uratowane. Dzisiaj mogą grzebać w ziemi, cieszyć się trawą pod nogami i słońcem. Przybrały na wadze, odrosły im pióra, są spokojniejsze i bardzo lubią kontakt z ludźmi. I tylko jedno chcę powiedzieć. Żadna kura nie powinna przechodzić tego, czego one doświadczyły w życiu na fermie. Czy wiesz, że prawie 90% kur niosek w Polsce prawie całe swoje życie spędza w klatkach? Jaja, oznaczone cyfrą 3, pochodzą właśnie z takich ferm, na jakiej żyły kury, które udało się uratować. Podpisz deklarację o niekupowaniu jajek, trójek, na stronie www.jakonetoznoszą.pl.